Wyjazdy na kresy II Rzeczpospolitej w ramach akcji Mogiły Pradziada Ocal od Zapomnienia to poza porządkowaniem grobów i odwiedzaniem miejsc związanych z historią Polski, także poszukiwania rodzinnych korzeni. Celem tego wyjazdu jest również poszukanie śladów rodzinnych jednego z członków też naszego towarzystwa, Tomka Sadowskiego, którego dziadkowie urodzili się w Złotym Stoku niedaleko od Buczacza. Tym razem ekipa wolontariuszy wybrała się śladem historii rodzinnej Tomka Sadowskiego, która wiedzie do przedwojennego miasteczka, obecnie osiedla typu miejskiego, Potok Złoty. Od Jazłowca, gdzie kwaterowaliśmy, to w prostej linii 5 km, ale po drugiej stronie strypy. Dlatego trzeba nadłożyć 40 km i jechać tam przez Buczacz. Znajdujemy się w miejscowości Potok Złoty na Ukrainie, powiat Buczacz. Stąd pochodzi moja rodzina, dziadkowie i pradziadkowie, od strony mamy. No i przyjechałem odnaleźć jakieś korzenie swoich przodków, czy są jakiekolwiek ślady, ponieważ po II wojnie światowej zostali oni przetransportowani do Bolesławca. Potok Złoty spalił się w 1939 roku, a po wojnie w 1945 wysiedlono zeń wszystkich Polaków. Miejscowi nie znają już nikogo z dawnych mieszkańców, którzy mieliby polskie korzenie. Ale skierowali nas do jednej z najstarszych mieszkanek, której nazwisko rodowe brzmi podobnie jak jedno z nazwisk zapamiętanych przez Tomka. Tutaj mamy młodego młodzieńca, dzień dobry, który szuka śladów swoich przodków. Jego dziadek był... Tak? Tomka dziadek był Kuszycki. Kuszycki. Jan Kuszycki. I urodził się tutaj, w Potoku. I my szukamy, on, no tylko... Iwan Kuszycki. Iwan Kuszycki. Jan. Urodzony w 1908 roku. Iwan Kuszycki. Po wojnie pojechał do Polski. Nie, to mi tato Iwan Kuszycki, ale winny nie jechał do Polski. Aha. Znaczy to ktoś drugi. Aha, ktoś drugi. Ktoś drugi. U Potoczy było Polaków dużo, bardzo. Dużo. No, ale ja nie pamiętam. Tylko jest ludzie, bo Tomek wie, że ten Kuszycki ożenił się z Witkowską. W trakcie rozmowy okazało się, że przypadkiem trafiliśmy tu w dniu urodzin gospodyni. Nie zabrakło więc polskiego 100 lat, ale wszystko wskazywało na to, że nie ma już we wsi krewnych Tomka. Wiem tylko tyle, że są w tej miejscowości osoby o nazwisku Kuszycki, bo takich osób szukam. Niestety nie możemy powiązać ich z moimi pradziadkami. Widocznie jest to jakaś linia poboczna, jakieś dalsze kuzynostwo. Więc nie jest to bezpośrednia moja rodzina. Tomasz był pierwszym z rodziny, który po wojnie przyjechał do Potoku Złotego, miejsca skąd pochodzą jego przodkowie. Jestem zaskoczony, że w ogóle ktokolwiek jest o takim nazwisku, że takie osoby są. No. Ponieważ z przekazów, z internetu i z wiadomości, które miałem, to wioska była spalona, a ci, którzy tutaj mieszkali, zostali przetransportowani na tereny Dolnego Śląska, do Bolesławca i do Oławy. Więc no, jestem zaskoczony, że w ogóle ktokolwiek jest o takim nazwisku do tej pory tutaj żyje. Śladów rodzinnych nie udało się znaleźć, ale jest jeszcze nadzieja na dotarcie do kogoś, kto może więcej będzie pamiętał z przedwojennego okresu. Pani obiecała popytać we wsi o nazwiska, których szukał Tomek. No może coś będą wiedzieli. To jest Michał, to jest ten Michał, jego syn Iwan i jego wnuk Józef. To jest rodzina Tomka. Tomek chciałby coś się dowiedzieć. Dobrze, przyjedę, to ja mam fotografię i dam jeszcze, pokażę wnuku mój. Pradziadek był szewcem, więc być może ktoś skojarzy, że był ktoś taki w Potoku i naprawiał te buty. We wsi robi wrażenie rozłożysty przedwojenny kirkut zamieniony na pastwisko. Cmentarz żydowski zajmuje tu sporą powierzchnię, ale pozbawiony już ogrodzenia zniszczał niemal kompletnie. Kilka całych macew chyli się już ku upadkowi, a reszta albo wystaje gdzieniegdzie z ziemi, albo tworzy kopce gruzu.